Wir wollen einen Vers lesen aus 2. Korinther 8. Chcemy przeczytać jeden wiersz drugiego listu do Koryntian z 8 rozdziału. Vers 9. Wiersz 9. 2 Koryntian, 8 rozdział, wiersz 9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Wir haben im Lied gesungen. Śpiewaliśmy w pieśni. Herr, lenke unseren Sinn, unsere Herzen auf den Herrn Jesus. Panie, kieruj nasze serca, nasze myśli na Pana Jezusa. Und das kann man natürlich auf verschiedene Weise tun. Oczywiście, że można to czynić w różny sposób. Wie man auch auf verschiedene Weise das Wort Gottes betrachten kann. Tak samo jak również można rozważać Słowo Boże w różny sposób. Man kann manchmal ein Buch der Bibel in einem Überblick sich anschauen. Czasami można przyjrzeć się jakiejś księdze biblijnej w taki sposób ogólny, taki przegląd. Aber manchmal ist es auch gut, wenn wir einen Vers einmal etwas genauer anschauen. Ale czasami też jest dobrze, jeśli przyjrzymy się jednemu wersetowi bliżej. Das passiert auch in der Schule. Takie coś dzieje się też w szkole. Manchmal wird im Biologieunterricht mit dem Mikroskop gearbeitet. Czasami na biologii też pracuje się za pomocą mikroskopu. Dann schauen wir eine Stelle zum Beispiel einer Fliege. No, i wtedy przyglądamy się jakiejś części, na przykład jakiejś muchy. Ganz genau an. I dokładnie się temu przypatrujemy. Aber wir vergessen nie, dass es eine Fliege ist. Ale nigdy nie zapominamy w tej chwili, że jest to mucha. Und das ist jetzt auch für das Wort Gottes nicht unwichtig. I jeśli chodzi o Słowo Boże, to również nie jest to nieważne. Wenn wir eine Stelle nah heranholen, jeśli jakieś miejsce biblijne przybliżamy do siebie, dann dürfen wir nie vergessen, was der Zusammenhang ist. To nigdy nie możemy zapomnieć, jaki jest kontekst tego danego miejsca. Und deswegen wollen wir kurz anschauen, was sagt der zweite Korintherbrief. Dlatego krótko chcemy sobie teraz jeszcze przypomnieć, co mówi nam drugi list do Koryntian. Die Korinther waren in einem schlechten Zustand. Koryntianie byli w złym, niedobrym stanie. Deswegen schreibt Paulus den ersten Korintherbrief. Dlatego Paweł napisał pierwszy list do Koryntian. Er wollte sie nicht persönlich besuchen nach diesem Brief. On po tym pierwszym liście nie chciał odwiedzić ich osobiście. Und die Korinther haben gedacht, Paulus ist nicht vom Geist geleitet. I za to Koryntianie myśleli, że Paweł nie jest prowadzony przez Ducha Świętego. Weil er sie nicht besucht. Dlatego, że ich nie odwiedził. Weil er sein Vorhaben geändert hat. Dlatego, że swój plan zmienił. Und deswegen haben sie ihn stark angegriffen. Z tego powodu mocno go atakowali. Und eine Überschrift über diesen Brief ist die Verteidigung des Dienstes des Apostels Paulus. Jednym tytułem, który można by dać temu listowi, jest obrona służby apostoła Pawła. Damit öffnet er aber sein Herz, welche Empfindungen er in diesem Dienst hat. Ale tym równocześnie on otwiera swoje serce i pokazuje, jakie ma uczucia w tej swojej służbie. Also ein Schlüsselwort ist der Dienst. Więc takim kluczowym słowem jest służba. Ein zweites Schlüsselwort ist Trost. Drugie kluczowe słowo tego listu jest pocieszenie. Dieser Brief beginnt: Gepriesen sei der Gott und Vater, der Gott allen Trostes, glaube ich, heißt es. Ja. Der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Ten list rozpoczyna się słowami w wierszu trzecim: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Und ich möchte eine kurze Anwendung dazu machen. Chciałbym to krótko zastosować. Hast du auch einen Dienst? Czy ty również masz służbę?
Ja oder nein? Tak czy nie? Wenn einer sagt nein, jeśli ktoś powie nie, dann ist etwas falsch. To coś jest nie tak. Gott hat für alle heute hier in Mikołów einen Dienst. Bóg dla wszystkich, dla każdego tutaj w Mikołowie dzisiaj ma służbę. Frage den Herrn, welchen Dienst du bekommen sollst. Zapytaj Pana, jaką służbę ty masz otrzymać. Das beginnt nicht als Missionar in Afrika. To nie rozpoczyna się jako misjonarz w Afryce, sondern wir haben in Katowice betrachtet, beginnend in Jerusalem. Ale rozważaliśmy w Katowicach, że to rozpoczyna się od Jerozolimy. Das beginnt vielleicht mit der Bedienung der Jalousie. To być może rozpoczyna się od obsługowania się tą roletą tutaj. Aber wenn sie keiner hoch oder runter macht, dann fehlt etwas. Ale jeśli nie będzie nikogo, kto ją spuszcza albo podnosi, to będzie kogoś brakowało. Hast du einen Dienst? Jeśli masz służbę? Ja. Tak. Dann überlege, für wen dienst du? To zastanów się nad tym, dla kogo albo komu służysz. Gott allen Trostes und Vater der Erbarmungen. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ihn musst du vor Augen haben. Jego musisz mieć przed oczami. Sonst wirst du in jeder Aufgabe müde werden. Ponieważ inaczej w każdym zadaniu osłabniesz albo staniesz się zmęczony. Wir brauchen ein Motiv. My potrzebujemy także i motyw. Und das führt uns jetzt schon hin auf das, den Vers, den wir heute gelesen haben. I to właśnie już prowadzi nas do tego wiersza, który dzisiaj przeczytaliśmy. Aber Kapitel 8 und 9 sind etwas eine Einschaltung in dem zweiten Korintherbrief. Jednak jest tak, że 8 i 9 rozdział są takim wtrąconą myślą w tym drugim liście do Koryntian. Hier kommt sehr oft das Wort Gnade vor. Tutaj bardzo często występuje słowo łaska. Gnade hat aber in der Bibel eine verschiedene Bedeutung. Łaska natomiast w Biblii posiada różnego rodzaju znaczenie. Und hier ist Gnade in einem speziellen Zusammenhang. A tutaj widzimy to słowo łaska w pewnym kontekście. Es geht in Kapitel 8 und 9 um die Gnade des Gebens. Tutaj w tym 8 i 9 rozdziale chodzi o łaskę dawania, darowania. Das ist nicht einfach. To nie jest łatwe. Und die Korinther waren reich. A Koryntianie byli bogatymi ludźmi. Aber die Korinther haben Paulus nichts gegeben. Ale Koryntianie Pawłowi nic nie dali. Er muss sagen, ich habe mit meinen eigenen Händen gearbeitet. On musiał im powiedzieć, ja pracowałem za pomocą moich własnych rąk. Damit ich euch nicht zur Last falle. Abym nie był dla was ciężarem. Jetzt sagst du vielleicht, oh, das ist einfach für mich, ich habe kein Geld. Ty może powiesz, a to jest proste dla mnie, ja nie mam pieniędzy. So einfach geht es nicht. Tak prosto się nie da tego załatwić. Hast du ein Gehirn? Czy ty masz mózg? Hast du zwei gesunde Hände? Masz dwoje zdrowych rąk? Und so weiter. I tak dalej. Gott hat jedem von uns eine Gabe gegeben. Bóg każdemu z nas dał dar. Fähigkeiten. Zdolności. Die Frage ist, für wen setzen wir diese Fähigkeiten ein? Pytanie jest, dla kogo my używamy te zdolności? Er gibt ihnen in Korinth ein Beispiel. I on w Koryncie daje im przykład. In Vers 1 bis 6 gibt er ihnen das Beispiel der Geschwister aus Mazedonien. Od 1 do 6 wiersza daje im przykład wierzących z Macedonii. Und die Mazedonier waren nicht so reich wie die Korinther. A ci z Macedonii nie byli takimi bogatymi jak Koryntianie. Aber sie haben gegeben. Ale oni dali. Und Paulus hatte sie gefragt, wollt ihr wirklich geben? I Paweł ich zapytał, czy rzeczywiście chcecie coś dać. Und sie waren, schreibt er, von sich aus willig und baten uns nach vielem Zureden,
Die Gnade der Gemeinschaft für die Heiligen, Vers 3 und 4. Ale w trzecim wierszu i czwartym czytamy, że oni sami od siebie byli już gotowi tą rzecz uczynić i nawet prosili, żeby mogli w tym uczestniczyć. Aber jetzt kommt das, was ich gesagt habe, wir brauchen ein Motiv. Ale teraz przychodzi to, co powiedziałem, my potrzebujemy motyw. Vers 5. Wiersz 5. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn. Że oni jako pierwsze albo najpierw dali samych siebie Panu. Und dann und uns durch Gottes Willen. A potem i nam za wolą Bożą. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Jest to coś bardzo, bardzo ważnego. Es beginnt in der Familie. Rozpoczyna się to w rodzinie. Es beginnt in der Ehe. Rozpoczyna się to w małżeństwie. Eine Ehe im Herrn bedeutet, wir geben uns zuerst dem Herrn. Małżeństwo w Panu oznacza, że najpierw dajemy się Panu. Und dann wird es auch einfach, uns untereinander zu geben. I wtedy też będzie to proste w małżeństwie dać się sobie nawzajem. Ich erzähle etwas aus unserer Familie. Ja opowiem coś z naszej rodziny. Auch wir haben manchmal Probleme mit geben. Również i my mamy czasami problemy z dawaniem. Wir haben vier Kinder. My mamy czwórkę dzieci. Und nicht alle räumen gerne die Spülmaschine aus. I nie każdy chętnie sprząta albo opróżnia zmywarkę. Wenn kein Getränk mehr auf dem Tisch ist. Jeżeli nie ma już kein Glas mehr. Kein Wasser mehr da ist, also zu trinken leer. Okay. Jeżeli już nie ma nic na stole do picia, dann hat niemand den letzten Tropfen getrunken. To nikt nie był tym, który wypił ostatnią kroplę. Es war keiner. Nie było takiej osoby. Es ist von alleine leer gegangen. Samo się opróżniło. Warum? Weil keiner in den Keller gehen möchte. Dlaczego tak jest? Ponieważ nikomu się nie chce iść do piwnicy. Und wir haben einen Vers aus der Bibel. A posiadamy jeden wiersz z Biblii. Wenn ich dann sage Apostelgeschichte 20 Vers 35. Jeśli ja wtedy do nich mówię Dzieje Apostolskie 20 rozdział 25? Vers 35. Wiersz 35. Wisst ihr, was da steht? Wiecie, co tam jest napisane? Die Kinder von mir wissen es. Moje dzieci to wiedzą. Geben ist seliger als nehmen. Dawanie czy darowanie jest bardziej błogosławione niż odbieranie. Und jetzt kommen wir zu diesem Vers. I teraz właśnie przychodzimy do tego wersetu. Er ist von einem außerordentlichen Inhalt. On ma nadzwyczajną treść. Und Paulus muss den Korinthern sagen, ihr kennt die Gnade. A Paweł musi tym Koryntianom powiedzieć, wy znacie łaskę. Und ich möchte uns heute sagen, kennen wir sie nicht auch alle? Ja teraz wszystkim nam chcę powiedzieć, czy my wszyscy również jej nie znamy? Wir waren heute Morgen hier zusammen und haben diese Gnade angeschaut. Przepraszam, my dzisiaj rano byliśmy właśnie tutaj razem i przyglądaliśmy się tej łasce. Das ist unser Motiv. To jest naszym motywem. Kennen wir die Gnade? Czy znamy tą łaskę? Warum spricht unsere Praxis nicht dem, was wir kennen? Dlaczego nasza praktyka nie jest zgodna z tym, co znamy? Und wir wollen jetzt uns anschauen, was das für eine Gnade ist. A teraz chcemy się przyjrzeć właśnie temu, cóż to jest za łaska. Noch einmal, Gnade des Gebens. Jeszcze raz, jest to łaska dawania, czy darowania. Und wir wollen drei Punkte uns anschauen. I przyjrzymy się trzem tematom. Der Vers sagt, der Jesus war reich. Erster Punkt. Ten wiersz mówi jako pierwszy, że Pan Jezus był bogaty. Der zweite Punkt sagt uns, dass der Jesus um unseretwillen, um deinetwillen arm geworden ist. Druga myśl mówi nam, że Pan Jezus z powodu nas, z powodu ciebie stał się ubogim. Und weil er arm war. A dlatego, że on był czy stał się ubogim,
Bist du, sind wir reich geworden. Dritter Punkt. To jako trzecie jest tak, że ty, że my staliśmy się bogatymi. Und wir können sagen, dass diese drei Punkte die kürzeste Zusammenfassung des Neuen Testamentes sind. I moglibyśmy nawet powiedzieć, że te trzy myśli są najkrótszym streszczeniem całego Nowego Testamentu. Das ist der Inhalt des Neuen Testamentes. Ponieważ właśnie to stanowi treść Nowego Testamentu. Und ich kann euch versprechen, dass wir heute nicht fertig werden. I mogę wam obiecać, że dzisiaj nie będziemy gotowi. Das bedeutet nicht, dass ihr bis Mitternacht hier bleiben müsst. To nie oznacza, że musicie siedzieć tutaj do północy. Aber wir können nur die Punkte ein wenig anstoßen. Ale możemy tylko jakby dotykać tych miejsc. Weil der Inhalt des Neuen Testamentes ist so groß, dass wir es nicht heute in einer Stunde erfassen können. Ponieważ treść Nowego Testamentu jest taka wzniosła, że nie potrafimy jej w ciągu jednej godziny teraz sobie przypomnieć czy pojąć. Ich werde versuchen, einige Stellen heranzunehmen, um uns diese drei Punkte auf die Herzen zu legen. Ja spróbuję kilka miejsc teraz nam przybliżyć, aby te parę myśli zostały nam położone na serce. Aber ich bin überzeugt, dass ihr vielleicht an eine ganz andere Stelle denkt. Ale jestem przekonany, że wy być może będziecie myśleli o całkiem innych miejscach biblijnych. Das kann gut sein, weil wir können eben nur Punkte herausnehmen. I to jest bardzo możliwe, ponieważ potrafimy właśnie tutaj uwypuklić tylko pewne punkty czy miejsca. Wie reich war der Herr Jesus? W jakiej mierze Pan Jezus był bogaty? Das wollen wir zuerst anschauen. Temu jako pierwsze przyjrzymy się. Wir haben gelesen, da er reich war. Czytaliśmy, że będąc bogatym. Gehen wir zu Johannes 17, Vers 5. Przejdźmy do Jana 17 rozdziału, wiersz 5. Da spricht der Jesus von der Herrlichkeit, die er hatte, bevor er auf diese Erde gekommen ist. Tam Pan Jezus mówi o chwale, którą miał, zanim stąpił na ziemię. Zanim świat powstał. Bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich dir bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja. Samego, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Kennen wir diesen Reichtum? Czy my znamy to bogactwo? Beschäftigen wir unsere Herzen damit, welch eine Position der Jesus in der Ewigkeit hatte? Czy zajmujemy się tym, jaką pozycję, jakie stanowisko posiadał Pan Jezus w wieczności? An manchen Stellen zieht Gott den Schleier dieser Ewigkeit ein wenig hoch. Czasami są takie miejsca, w których Bóg jakby zasłonę tego czasu troszeczkę jakby usuwa na bok. Und wir merken, wie schwierig es ist, es in die Sprache, unsere Sprache zu übersetzen, zum Beispiel Sprüche 8. I zauważamy, jak jest to trudne też przetłumaczyć na nasz język, na przykład miejsce z przypowieści z 8 rozdziału. Werkmeister? Schoßkind? Tam są takie słowa jak mistrzyni, albo też ktoś, kto jest w łonie jego. Da sehen wir ein wenig, wer er war. Widzimy tam właśnie co nieco, kim on był. In der Ewigkeit war ein Strom der Liebe von Gott dem Vater zu Gott dem Sohn ohne Unterbrechung. W wieczności płynął strumień miłości od Ojca do Syna i to bez żadnych przerw czy przeszkód. Schoß ist ein Begriff der Beziehung. Łono jest wyrazem relacji jakiejś. Ein Kind sitzt gerne bei der Mama auf dem Schoß. Dziecko chętnie siedzi na kolanach mamy. Und dieses Bild benutzt Gott, um uns etwas über diese Reichtum der Beziehung zu beschreiben. I ten obraz Bóg używa, aby nam pokazać co nieco z tego bogactwa tych relacji.
Philipper 2 sagt, dass der Jesus es nicht für einen Raub geachtet hat, Gott selbst zu sein. Philipper 2, Vers 6. Filipian 2:4 jest napisane, że Pan Jezus nie uważał to za utratę czy za zrabowanie, że był Bogiem, ponieważ on nim był. Was bedeutet es, nicht für einen Raub achten? Co to oznacza, że on nie uważał to za jakieś zrabowanie? Ich versuche es mit einem einfachen Beispiel zu erklären. Ja spróbuję to wytłumaczyć prostym przykładem. Wenn ich nach Hause komme und mit meinem eigenen Auto fahre. Jeśli przychodzę do domu i jadę moim własnym autem, dann achte ich es nicht für einen Raub, mit dem Auto zu fahren. To nie uznaję to, że za kradzież czy zrabowanie, że jadę moim własnym autem. Weil es ist mein Auto. Ponieważ to jest moje auto. Jetzt übertragen auf Philipper 2, er war Gott. A teraz przenosimy to do Filipian 2, on był Bogiem. So ewig Gott wie Gott der Vater. Tak odwiecznym Bogiem jak Bóg Ojciec. Und deswegen war es kein Raub. I dlatego to dla niego nie było kradzieżą czy zrabowaniem. Er war es selbst. Ponieważ sam był Bogiem. Und je mehr wir die Höhe der Beziehung und der Gottheit des Herrn Jesus anschauen. I im bardziej my przyglądamy się tej wzniosłości i die Höhe und die Beziehung, die er zu Gott dem Vater hatte. Wzniosłości i też relacji, którą miał z Bogiem Ojcem. Je größer wird uns bewusst, welcher Wechsel mit der Zeugung und Geburt des Herrn Jesus eingetreten ist. Tym bardziej staje się nam świadome, cóż za zmiana nastąpiła w chwili spłodzenia Jego i urodzenia Jego. Ich glaube, wir können es nicht erfassen. Ja myślę, że nie potrafimy tego pojąć. Ich möchte jetzt versuchen, einige Punkte aus den Evangelien zu uns vor die Augen zu stellen. Spróbuję teraz przedstawić nam kilka myśli z Ewangelii. Ich weiß nicht, ob es euch schon einmal aufgefallen ist. Nie wiem, czy już pewnego razu zauważyliście to. Mir viel zu spät. Ja zauważyłem to o wiele za późno. Da steht in Lukas 2, tam w Łukasza 2 rozdziale jest napisane: Ihr werdet ein Kind finden. Znaleziecie dziecko in Windeln gewickelt, które jest owinięte w pieluchy. Wisst ihr, was das bedeutet? Wiecie, co to oznacza? Gottes Wort sagt es. Słowo Boże to mówi. Sonst würden wir es nicht in den Mund nehmen. Bo inaczej byśmy tego nie wzięli do ust. Er war abhängig von der Fürsorge einer Mutter. On był zależny od troski matki. So arm war er. Taki ubogi się stał. Wir gehen nur einige Tage weiter. Następnie idziemy tylko parę dni później. Der Jesus wurde am achten Tag beschnitten. Pan Jezus w ósmy dzień został obrzezany. Und welches Opfer wurde gebracht? I jaka ofiara została tam złożona? Das Opfer einer Taube. Ofiara gołębia. Warum? Dlaczego? Wegen der Armut seiner Eltern. Ze względu na biedę czy ubóstwo jego rodziców. Der vollkommene himmlische Fremdling. Ten niebiański, doskonały, przybysz czy obcy. War so arm. Był tak ubogim. Dass das Opfer für ihn eine Taube war. Że ofiarą składaną za niego był gołąb. Wir wollen dies anschauen, damit wir seine Größe mehr schätzen. Chcemy przyglądać się temu, abyśmy bardziej doceniali jego wzniosłość. Denn wir haben gesagt, warum wir das anschauen. Powiedzieliśmy też, dlaczego się temu przyglądamy. Das ist unser Motiv, damit auch wir geben. To jest motywem dla nas, abyśmy dawali.
Und wie gesagt, vielleicht denkt ihr an eine andere Stelle. Jak już powiedziałem, być może myślicie o jeszcze jakimś innym miejscu. Wir müssten jetzt die ganzen Evangelien lesen. Właściwie musielibyśmy teraz czytać wszystkie Ewangelie. Er wurde groß in Nazareth. On wychował się w Nazarecie. Als der Jesus seinen Dienst begann, was hat man gesagt? Gdy Pan Jezus rozpoczął swoją służbę, cóż mu powiedziano? Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? Ich weiß nicht, welche Stadt ihr vielleicht in Polen habt, wo man sagt, das ist schlecht. Nie wiem, jakie miejsce jest w Polsce, o którym się mówi, że jeśli tam ktoś pochodzi, to już jest niczym. Da war der Herr Jesus. Ale stamtąd pochodził Pan Jezus. 30 Jahre. 30 lat. Habt ihr schon mal überlegt, welchen Beruf er gehabt hat? Czy pomyśleliście o tym, jaki on miał zawód? Er war Zimmermann. On był cieślą. Er hat eine jahrelang Nägel in Holz geschlagen. On przez wiele lat wbijał gwoździe do drzewa. Wissend, dass die Menschen ihn einmal mit Nägel an das Holz schlagen würden. Wiedząc, że pewnego dnia ludzie przybiją go gwoździami do krzyża, do drzewa. Er sagt, ich glaube in Matthäus 8. Myślę, że w Mateusza 8 on mówi. Vers 20. Wiersz 20. Die Füchse haben Höhlen. Lisy mają jamy. Die Vögel haben Nester. A ptaki mają gniazda. Aber ich habe nicht, wo ich mein Haupt hinlege. Ale ja nie mam, gdzie bym mógł położyć moją głowę. Weißt du schon, wo du heute Nacht schläfst? Czy ty już wiesz, gdzie dzisiaj w nocy będziesz spał? Er ging hinaus auf den Ölberg. On wyszedł na zewnątrz, na górę oliwną. Lest einmal zu Hause, ich glaube Ende von Johannes 7, Anfang von Johannes 8. Przeczytajcie sobie, myślę, że to jest koniec 7 rozdziału Ewangelii Jana, początek 8 rozdziału. Dort heißt es, alle gingen nach ihrem Haus. Tam jest napisane, wszyscy poszli do swego domu. Er aber ging zu dem Ölberg. On natomiast poszedł na górę oliwną. Stellen wir uns das einmal bitte vor. Wyobraźmy sobie to, proszę. Wir lesen oft so einfach das. My to często tak po prostu sobie czytamy. Gleich sind wir hier fertig. Zaraz tutaj skończymy. Alle gehen nach Hause. Każdy pójdzie do domu. Und einer bleibt alleine zurück. I jeden sobie tutaj pozostanie samotny. Nicht wissend, wo es hingeht. Nie wiedząc, dokąd ma iść. Und denken wir nicht, dass eine Nacht in Israel angenehm war. I nie myślmy, że noc w Izraelu była przyjemna. Sie war sehr kalt. Ona była bardzo zimna. Und auf der anderen Seite wollen wir jetzt nicht vergessen, dass es auch eine Größe in dieser Situation gab. Z drugiej strony eine Schönheit. Nie zapominajmy, że w tym widzimy też u niego pewną piękność. Auf dem Ölberg war er in Beziehung zu seinem Gott und Vater. Ponieważ na Górze Oliwnej był on w relacji ze swoim Bogiem Ojcem. Darum liebt mich der Vater. Dlatego miłuje mnie Ojciec. Und das Lied der Lieder gibt uns eine Illustration. A pieśń nad pieśniami nam daje ku temu obraz. Er besucht die Braut. On tam odwiedza oblubiennicę. Und seine Haare waren voll Tau. A jego włosy były pełne rosy. Voll Tropfen der Nacht. Kropli nocy. Manchmal erleben wir auch, czasami też doświadczamy, dass Situationen, die nicht einfach in unserem Leben sind, że sytuacje, które nie są proste w naszym życiu, Situationen sind, wo wir die Beziehung
zu unserem Gott und Vater auf besondere Weise kennenlernen. Są sytuacjami, w których w szczególny sposób uczymy czy doświadczamy się relacji z naszym Ojcem. Gehen wir, bevor wir zu dem letzten Punkt kommen, noch an das Ende des Lebens des Herrn Jesus. Zanim przejdziemy do następnego czy ostatniego punktu, jeszcze pójdziemy teraz myślami na koniec życia Pana Jezusa. Der Jesus hatte am Ende seines Lebens nichts mehr. Pan Jezus na koniec życia swego już nie posiadał niczego. Als der Petrus gefragt wurde, zahlt euer Meister auch die Tempelsteuer? Gdy zapytano Piotra, czy mistrz wasz płaci też podatek za świątynię? Da sagt der Petrus ja. To Piotr na to odpowiada tak. Und was muss passieren, damit der Herr Jesus die Tempelsteuer bezahlen kann? Ale co musi się stać, żeby Pan Jezus był w stanie zapłacić za ten podatek? Ten podatek? Er muss einen Fisch beauftragen, dass er sie ausspuckt. On musi rozkazać rybie, by wypluła ten podatek. Und er sagt zu Petrus, nimm sie für dich und für mich. I mówi do Piotra, weź to i daj im za ciebie i za mnie. Das bedeutet also, der Jesus hatte kein Geld. To więc oznacza, że Pan Jezus nie posiadał pieniędzy. Und am Ende des Weges hat man ihn auch seiner eigenen Kleider beraubt. A na koniec życia jego też wzięto mu jeszcze jego ubranie. Er muss in Psalm 22 rufen, sie schauen und sehen mich an. On w Psalmie 22 musi wołać, oni patrzą się i przyglądają się mi. Das ist der Mensch. Taki jest człowiek. Schamlos. Bez wstydu. Können wir uns ein wenig vorstellen, was es für ihn bedeutet hat, dort 3 Stunden am Kreuz gehangen zu haben? Czy potrafimy wyobrazić sobie, co to oznaczało dla niego, że wisiał tam 3 godziny na tym krzyżu? Als ein Schauspiel für die Menschen? Jako widowisko dla ludzi? Da er arm geworden ist. Ten, który stał się ubogim. Warum? Dlaczego? Um euretwillen. Ze względu na was. Zu jeder Sekunde. W każdej sekundzie. Des Lebens des Herrn Jesus. Życia Pana Jezusa. Hätte er zurückkehren können in die Herrlichkeit seines Gottes und Vaters. On mógłby powrócić do chwały swojego Ojca. Machen wir uns das mehr bewusst. Uświadomimy sobie to bardziej. Gottes Wort sagt in Jesaja 53. Słowo Boże mówi w Izajasza 53 rozdziale. Er ist weggenommen worden aus dem Angst, aus der Angst und aus dem Gericht. Że on został wzięty czy usunięty ze strachu i ze sądu. Damit ist nicht das Gericht für unsere Sünden gemeint. Tutaj nie chodzi o sąd nad naszymi grzechami. Das wäre grausam. Bo to byłoby czymś strasznym. Dann hätte er niemals ausrufen können, es ist vollbracht. Wtedy nigdy nie mógłby zawołać, spełniło się. Es ist aus dem Gericht und aus der Angst der Menschen. On został usunięty spośród sądu i strachu, który otrzymał ze strony ludzi. Und dann ist er in die 3 Stunden der Finsternis eingetreten. I on następnie wstąpił w te 3 godziny ciemności. Und wir lesen am Ende des Werkes des Herrn Jesus. A pod koniec dzieła Pana Jezusa czytamy. Dorthin legten sie Jesus. Tam na to owo jedno miejsce położyli Jezusa. Aber wie wunderbar, wohin legten sie ihn? Ale cóż to za cudowna myśl, na jakie miejsce położyli jego?
Man hatte sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Było tak, że jego grób był przeznaczony w pośrodku bezbożnych. Aber er ist in seinem Tode bei einem Reichen gewesen. Ale w swojej śmierci był czy przebywał u osoby bogatej. Gott wacht über seinen Sohn. Bóg czuwa nad swoim synem. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen dieser Armut. Teraz przechodzimy do wyników tego ubóstwa. Er ist um unseretwillen, um deinetwillen, um meinetwillen arm geworden. On z powodu nas, mnie i ciebie stał się ubogim. Und jetzt sagt Gottes Wort, damit ihr durch seine Armut reich würdet. A teraz Słowo Boże mówi, abyście przez jego ubóstwo bogatymi się stali. Stellt euch vor, wyobraźcie sobie, heute sagt dir jemand, ktoś powie dzisiaj do ciebie, du bist die reichste Frau oder der reichste Mann Polens. Ty jesteś najbardziej bogatym mężczyzną czy kobietą Polski. Guckst du immer noch wie jetzt? Dalej patrzysz tak jak teraz? Oder bist du nicht glücklich? Czy nie jesteś szczęśliwy? Du bist der reichste Mann von Polen. Jesteś najbogatszym człowiekiem Polski. O, gut. No, dobrze. Was noch? A co jeszcze? Sind wir nicht manchmal so? Czy nie jesteśmy często takimi? Kinder Gottes sind die reichsten Menschen auf dieser Erde. Dzieci Boże są najbogatszymi ludźmi na tym świecie. Aber wir schwimmen überhaupt nicht in diesem Reichtum. Ale my wcale nie jakby nie poruszamy się w pośrodku tego bogactwa. Und Gott möchte, dass wir mehr darin uns aufhalten. I Bóg chce, abyśmy więcej spędzali czasu właśnie w pośrodku tego bogactwa. Das Bewusstsein dieses Reichtums macht uns auch einfach zu geben. Świadomość tego bogactwa czyni też to prostą sprawą, że potrafimy coś dać. Wir haben jetzt in Apostelgeschichte vor uns. My obecnie w Dziejach Apostolskich mamy przed sobą, dass der Heilige Geist in dir und mir wohnt. Że Duch Święty mieszka w tobie i we mnie. Ist das ein Bewusstsein? Czy jest to w mojej czy naszej świadomości? Wer muss morgen in die Schule gehen? Kto z was musi jutro do szkoły? Ja mam noch eine Woche Ferien. Noch eine Woche Ferien. Aber hier, ihr beide müsst in die Schule gehen, habt ihr mir erzählt. Ale wy dwoje musicie do szkoły jutro. Bist du ein Kind Gottes? Jesteś dzieckiem Bożym? Nimmst du den Rucksack morgen mit? Bierzesz jutro ze sobą twoją torbę? Schulbücher? Książki szkolne? Und so weiter? I tak dalej. Und den Heiligen Geist. I Ducha Świętego. Ist das nicht Reichtum? Czyż nie jest to bogactwem? Dein Schulkollege neben dir hat nicht den Heiligen Geist. Kolega obok ciebie w szkole nie ma Ducha Świętego. Das ist dein und mein Reichtum. To jest twoim i moim bogactwem. Er bleibt in Ewigkeit bei dir und mir wohnen. On na wieki pozostanie jako ten zamieszkały w tobie i we mnie. Ich weiß nicht, ob ich es schon einmal gesagt habe. Wenn nicht, ich darf es noch einmal sagen. Jeśli nie wiem, czy to już mówiłem, ale jeśli już to mówiłem, to pozwolę sobie powiedzieć to jeszcze raz. Im Alten Testament wohnte Gott im Himmel. W Starym Testamencie Bóg mieszkał w niebie. Und der Mensch auf der Erde. A człowiek mieszkał na ziemi. Zur Zeit des Neuen Testamentes in der Gnadenzeit der Versammlung. W czasie Nowego Testamentu, w czasie łaski i zgromadzenia. Wohnt ein Mensch im Himmel. To człowiek mieszka w niebie. Der Jesus. Pan Jezus. Und Gott in dir und mir. A Bóg mieszka w tobie i we mnie. Macht dich das glücklich? Czy czyni ciebie to szczęśliwym? Macht dich das bereit zu geben? Czy czyni ciebie to gotowym, aby dać? Gott wohnt in dir. Bóg mieszka w tobie. Unfassbar. Niepojęte.
Ich noch einen zweiten Punkt. Jeszcze druga myśl. Du hast ewiges Leben. Posiadasz życie wieczne. Was bedeutet das? Co to oznacza? Der Jesus sagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen. Pan Jezus mówi, to jest życie wieczne, że poznają czy poznawają Ciebie. Ewiges Leben bedeutet nicht ewig leben. Wieczne oznacza, nie oznacza, że ktoś żyje teraz, jeśli chodzi o czas, wiecznie. Jede geborene Seele, jeder Mensch existiert ewig. Ponieważ każda zrodzona dusza, każdy urodzony człowiek żyje wiecznie. Ewiges Leben bedeutet, in die Beziehung mit göttlichen Personen einzugehen. Życie wieczne oznacza wstąpić w relacje z osobami boskimi. Das ermöglicht uns den Genuss, dass Gott mein Vater ist. Umożliwia nam to radość, że Bóg jest moim ojcem. Welch ein Bewusstsein! Cóż za świadomość. Ich war so arm, dass ich Feind Gottes war. Byłem takim ubogim, że byłem nieprzyjacielem Boga. Und jetzt sage ich zu diesem Gott mein Vater. A teraz do tego Boga mówię Ojcze mój. Und der, ich glaube, Galaterbrief sagt, der Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Myślę, oder Römer 8, glaube ich. Myślę, że Rzymian 8 mówi o tym, że napisane jest, że Duch świadczy z Duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. In welchem wir rufen, w którym wołamy Abba Vater. Abba Ojcze. Was bedeutet das? Co to oznacza? Wir sagen es nicht, um uns unehrerbietig vor Gott auszudrücken. Nie czynimy to, aby w jakiś sposób niegodny Boga się przed nim wyrażać. Und deswegen sagen die Übersetzer des Neuen Testamentes auch zu Recht aber. I dlatego też tłumacze Nowego Testamentu słusznie przetłumaczyli słowo Abba. Sie haben es gelassen in der ursprünglichen Sprache. Zostawili to świadomie w języku oryginalnym. Aber in der Originalsprache ist es Papa. Ale w oryginalnym języku jest to jakby słowo tatuś. Abba Vater. Abba Ojcze. Welch ein Reichtum. Cóż za bogactwo. Beten wir zum Herrn Jesus? Czy modlimy się do Pana Jezusa? Das ist gut. To jest dobre. Aber kennen wir auch die Beziehung zu unserem Gott und Vater? Ale czy znamy też relację, czy znamy tą relację z naszym Bogiem i Ojcem? Er ist mein Gott und mein Vater. Er ist dein Gott und dein Vater. Jest on moim Bogiem i Ojcem. Jest on twoim Bogiem i Ojcem. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Jesteśmy ubogosławieni wszelkim błogosławieństwem okręgów niebieskich. Jetzt sagst du vielleicht, das verstehe ich nicht. Może teraz powiesz, ja nie rozumiem tego. Wenn du der reichste Mensch von Polen wärest, gdybyś był najbardziej bogatym człowiekiem Polski, kannst du auch nicht verstehen, was das bedeutet. To też nie jesteś w stanie zrozumieć tego, co to oznacza. Weil du kennst dich überhaupt nicht mit allem aus. Es ist nicht nur Geld, es ist Häuser und so weiter. Ponieważ ty nie wiesz o tym wszystkim, są to pieniądze, są to domy i tak dalej. Aber Gott möchte, dass wir ein Interesse haben für diesen Reichtum. Ale Bóg pragnie, byśmy mieli zainteresowanie, jeśli chodzi o to bogactwo. Und wenn wir diesen Ausdruck lesen, dann müssen wir erstmal fragen, wo ist das? A jeśli więc czytamy o tym bogactwie, to jako pierwsze musimy zadać pytanie, gdzie jest to bogactwo? Es ist im Himmel. Ono jest w niebie. Warum ist das so wichtig? Dlaczego jest to takie ważne? Weil auf der Erde macht der Mensch alles kaputt. Ponieważ na ziemi człowiek wszystko psuje. Ich erinnere mich noch gut an
das Bauwerk von Ceausescu in Rumänien. Ja dobrze jeszcze sobie przypominam budynek Ceausescu w Rumunii. Es war groß. Ten budynek był olbrzymi. Gold. Tam było złoto. Marmor. Marmura. Aber eine Nacht. Ale jedna noc. Vorbei. Już było po tym budynku. Aber unser Reichtum geht nie vorbei. Ale nasze bogactwo nigdy nie przeminie. Es ist unverwelklich, unverweslich. Und ja, gut, ich muss noch besser aufschlagen. Und ich schon erst recht. 1. Petrus 1. 1. Piotra 1. Vers 4. Unverweslich, unbefleckt, unverwelklich. Wiersz czwarty. Jest to bogactwo czy dziedzictwo nieznikome, nieskalane, niezwiędłe. Wenn wir etwas bekommen, jeśli my coś otrzymujemy, meistens ist am ersten Tag schon etwas kaputt gegangen. To często już w pierwszy dzień coś się zepsuło. Obwohl wir vorsichtig gewesen sind. Pomimo tego, że byliśmy ostrożni. Aber die Segnung Gottes ist aufbewahrt an einem sicheren Ort. Ale błogosławieństwo Boże jest przechowywane w bezpiecznym miejscu. Aber nicht so wie auf dieser Erde. Ale nie w taki sposób jak na tej ziemi. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal in London wart. Nie wiem, czy byliście już kiedyś w Londynie. Da gibt es ein Museum. Tam jest takie muzeum. Da kann man den Reichtum der Königin sehen. Tam można zobaczyć bogactwo królowej. Manchmal, wenn man Glück hat, ist sogar die Krone der Königin ausgestellt. Czasami, jeśli ktoś ma szczęście, może nawet przyglądać się koronie tej królowej. Aber aufgepasst. Ale trzeba uważać. Man darf nicht stehen bleiben, sondern nur vorbeigehen. Nie wolno tam stanąć, wolno tylko obok tego przechodzić. Es ist hinter einem Band mit Abstand. Jest to za jakąś przeszkodą, jest tam dystans do tego. Es ist in einem Glaskasten. Jest to w jakimś za szkłem jakimś przechowywane. Es steht Security Personal. Tam stoją osoby ochronne. Was für ein Reichtum. Cóż za bogactwo. Nicht so der Gläubige. Ale nie jest tak z bogactwem wierzącego. Gott sagt im Epheserbrief zu uns, dass wir jetzt, heute. Bóg mówi w liście do Efezjan, że my dzisiaj, teraz. Versetzt sind in die himmlischen Örter. Jesteśmy posadzeni w okręgi niebieskie. Mit Josua gesprochen sagt er. Mówiąc słowami księgi Jozue, on mówi: Betrete das Land. Połóż swoją stopę czy swoje nogi na tą ziemię. Setze den Fuß darauf. Daj tam twoją nogę. Nimm in Besitz. Weź to w posiadanie. Wollen wir uns nicht mehr anspornen lassen? Czy nie chcemy się zachęcić więcej do tego? Mit der Hilfe des Herrn Jesus, aby z pomocą Pana Jezusa, uns mehr mit diesen Dingen zu beschäftigen, byśmy się więcej zajmowali tymi rzeczami. Die Größe seiner ewigen Person des Herrn Jesus, wielkość czy wzniosłość tej odwiecznej osoby Pana Jezusa, sein Leben in den Evangelien, jego życie w Ewangeliach, bis in den Tod, aż do śmierci. Und seinen Reichtum, den er uns dadurch gegeben hat in den Briefen des Neuen Testamentes. I jego bogactwo, które nam przez to podarował w listach Nowego Testamentu. Und öffnet es nicht unsere Herzen zu sagen, ich will geben. I czy to nie otwiera nasze serca, że chcemy powiedzieć, ja chcę dać. Ich will mein Leben dem Herrn Jesus weihen. Ja chcę życie moje poświęcić, oddać Panu Jezusowi. Es ist nicht mehr viel Zeit. Już nie zostało wiele czasu. Weil bald kommen wir vom Glauben zum Schauen.
ponieważ wkrótce przejdziemy z wiary do oglądania. Was wird das sein? Cóż to będzie? Ach, dass es heute wäre. Ach, oby to się już dzisiaj stało.